Prosimy o ciszę. Kilka miesięcy temu teren Zabrzeńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stał się planem filmowym do najnowszej produkcji Jana Kidawy-Błońskiego, który poprzedził casting na statystów wśród mieszkańców Zabrze. Scenariusz filmu o roboczym tytule gwiazdy inspirowany jest życiem legendarnego zawodnika polskiego futbolu lat 60. i 70. Film opowiada historię Jana Banasia, legendarnego prawoskrzydłowego reprezentacji Polski, który również grał w Górniku Zabrze. Stąd też jakieś tam przywiązanie i wątek Zabrza w filmie, który jest znaczący i sporo z nich właśnie będzie kręconych w Zabrzu. Zabrzanie będą mieć okazję się pokazać w swoim mieście, jako się tam zareprezentować. Obsada filmu to prawdziwe gwiazdy. Mateusz Kościukiewicz, Magdalena Cielecka czy Paweł Deląg. Na planie pojawią się także przedstawiciele młodego pokolenia. Towarzyszyć im będą statyści oraz epizodyści, których twórcy filmu już jutro ponownie będą szukać w Zabrzu. Przesłuchania startują o godzinie 9 w pasażu Galerii Zabrze i potrwają do godziny 19. Zapraszamy absolutnie wszystkich, a zwłaszcza kładziemy nacisk na panów w wieku od 25 do 45 lat. Będzie sporo scen właśnie, gdzie głównie mężczyźni będą potrzebni do statystowania. Również potrzebujemy panów ciemnoskórych, czy też pochodzących z krajów Ameryki Łacińskiej w wieku od 17 do nawet 35 roku życia, ponieważ też właśnie w filmie ma być wątek z obywatelami Brazylii. Nie ma jakichś specjalnych wymogów, nie trzeba się przygotowywać ani wkuwać jakichś ról. Kandydaci podczas castingu mają robionych kilka zdjęć, następnie nagrywają swoją wizytówkę, gdzie przedstawiają się, mówią parę słów o sobie. Film Jana Kidawy-Błońskiego to największa produkcja realizowana na Śląsku w ostatnich latach. Kolejne zdjęcia będą realizowane w Zabrzu, Świętochłowicach i Katowicach już we wrześniu. Premierą filmu zaplanowano na jesień.